Jeszcze nad głową muszę przykręcić te dwie śruby. Nie pamiętam, czy ta blacha była z tej strony, czy z tamtej. Muszę otworzyć film jakiś. Spróbujemy teraz zamontować przednie układu sterowniczego elementy. Nie wiem. Amortyzator i drążki zamontujemy. I te sworznie, nigdy ich nie montowałem. Sam. Taki ładny element. A to jest nasz stary, w którym mamy zerwany gwint w tym miejscu. Na którym musieliśmy kupić nowy. No i ten, który spawałem, żeby wjechać do garażu. Aha, i mamy się ustawić. No dobrze, to ten wąs idzie tu. Tu wchodzi chyba amortyzator. Teraz zobaczymy. Załóżmy wąs najpierw. Pojechałem do studenta wymienić ten sworzeń wąsa. Nie mogłem wybić takiej tulei. Nie wiem, czy dobrze to robię. Tu idzie przedni drążek kierowniczy. Ale jeszcze opaskę do niego kupiłem. Do tych opasek są calowe śruby. Więc są nakrętki. A tu jest śrubka i podkładka. Śrubka i podkładka z każdej strony. No nie tak ciężko jest, okej. Ręce w lewo, czyli jest lewy gwint pewnie, nie? No i teraz nie wiem, czy to powinien być lewy, bo jak teraz tutaj wkręcam... Tak, jak tutaj chcę przybliżyć to, tutaj dochodzę już na koniec. Generalnie mógłbym to już tutaj wsadzić. Ale... No właśnie, ale co? Jak tu wykręcam, teraz jak to się wykręca, to się wykręca i tu, i tu. Nie, tu się wkręca. I sekuło. No dobrze. To zajmijmy się tylnym drążkiem. Tylny drążek. Jest tak, tak krzywy jest. Wkręcone jest wszystko. No maksa, próbujmy go uzbroić. Ten jest lewy. No, trzeba kręcić po prostu te siły.
Ciekawe, czy prosto stoją koła. Jestem ślad. Chyba cię posrało. Tak się właśnie drapie cały amortyzator, nieumiejętnie montując. Byłem pewien, że ten amortyzator to po prostu taki jest gotowy, że przykręcam tu i tu. A tak nie jest. To trzeba tutaj nakładać, naciągać, ściskać, wkręcać sprężynę. Jest w tym trochę pracy. Myślałem, że mniej. Zostawię to na później, bo takie rzeczy jak układ kierowniczy i kilka innych elementów. Wolę, żeby mi pomógł ktoś, kto ma uprawnienia chociażby bazujące na doświadczeniu większym niż moje. Jeszcze przypomniało mi się, że muszę zamontować drążek Panharda. Młotek. Chodź, odlaku. Dobra, biorę młotek. I tak jest bardzo często, kiedy wystarczy zamontować jedną rzecz, wiadomo gdzie, i nagle ona z jednej strony nie wchodzi. Wcale nie jest lekko to włożyć. O co chodzi?
A weź tu. Bardzo dużo nam brakuje, żeby zapiąć nożyk pan Harda. Chyba go oddepnę z tej strony po prostu. I tak ta śruba nie weszła do końca. To spróbujmy to wsadzić najpierw z tej strony. No Jezus, ja wszystko rozumiem, że to musi być ciasno, ale czemu aż tak? No i co teraz mam zrobić? Tego nie przestawię, nie przesunę. Most. Naciągnę, co mam zrobić? Nie wiem. Tyle jeszcze brakuje. No jeszcze trochę brakuje. No, szacun, weszło to prawie. No nie przypuszczałem, że mi się uda. Źle zrobiłem, źle. Teraz nie włożę tu nakręki. A nie, jeszcze włożę, uff. No dobrze, złapałem tutaj. Dzięki temu, że poluzowałem tą przekładnię, albo dzięki temu, że po prostu to wbiłem młotkiem, nie wiem. Składam to. Jest tutaj w tym drążku pan Harda, to jest chyba najgłupsze miejsce, żeby umieścić śrubę, przyznam szczerze, na dokręcenie jej tutaj jest po prostu jakimś hardkorem. To oczywiście pewnie tu pneumatyczny nie da rady, trzeba ręcznie.